Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie całkowite zachmurzenie oraz umiarkowane opady deszczu na północnych, północno-zachodnich i zachodnich krańcach Polski. Na południu zachmurzenie również całkowite, ale tutaj opadów nie prognozujemy. Znacznie pogodniej na wschodnich krańcach, tutaj na Lubelszczyźnie przede wszystkim pogodne i bezchmurne niebo. A na wschodzie znacznie chłodniej, termometry wskażą od 0 do 1 stopnia, w pozostałych regionach od 4 do 5 stopni w centrum, najcieplej na zachodzie w granicach 6-7 stopni. Ciśnienie nieznacznie wyższe, 1023 hektopaskale, tyle wskażą barometry na Mazowszu. Przejdźmy do prognozy pogody dla Europy. Czwartek w Europie przyniesie pogodną i słoneczną aurę jedynie w Sofii i w Rzymie. W pozostałych stolicach dosyć pochmurno oraz deszczowo, natomiast w Skandynawii prognozujemy opady śniegu i deszczu. Na Wyspach Brytyjskich popada deszcz, podobnie na Półwyspie Iberyjskim. Na Półwyspie Iberyjskim termometry wskażą do 18 stopni w Lizbonie, 16 stopni w Madrycie, w pozostałych stolicach 12 stopni w Wiedniu, od minus 2 do 2 stopni w Skandynawii. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Czwartek w Polsce od rana przyniesie pochmurną i deszczową aurę na północy oraz na zachodzie. Więcej przejaśnień w ciągu dnia pojawi się przede wszystkim na południowo-wschodnich krańcach, ale również miejscami na północy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu bardzo pogodnie, słonecznie i ciepło. Termometry wskażą maksymalnie 9 stopni w Rzeszowie oraz w Krakowie, 10 stopni Katowice, Wrocław, Poznań, najchłodniej na Podlasiu, 5 stopni powyżej zera. Wiatr przeważnie umiarkowany i słaby, ciśnienie wyższe. Przejdźmy do prognozy pogody na 3 kolejne dni. W piątek popada jedynie na Pomorzu, chociaż temperatury będą bardzo wysokie, nawet do 14 stopni na zachodzie, 9 stopni w centrum i na Podlasiu i 10 stopni na Podkarpaciu. Pogodnie i słonecznie przede wszystkim na Podlasiu i Śląsku. W sobotę opady powrócą do Polski, pojawią się w każdym regionie naszego kraju, będą przelotne i słabe. Temperatury również wysokie, w granicach 7 do 11 stopni. W niedzielę wzrost ciśnienia do 1025 hektopaskali, będzie nieznacznie chłodniej, termometry wskażą od 4 stopni na Pomorzu do 7 stopni w centrum i na północnym wschodzie. W całym kraju przeważać będzie pochmurna i deszczowa aura. Przejaśni się jedynie na Pomorzu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.